Zwłaszcza teraz, kiedy koronawirus wisi w powietrzu, alternatywą dla naszego zdrowia mogą być samotne podróże na jednośladach. Oto otwiera się nowa perspektywa dla cyklistów. Nowy trakt rowerowy łączy centralne dzielnice Ostródy ze wzgórzem Świętego Franciszka. W 2018 roku rozpoczęto budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy wiejskiej. Ukończono ten projekt w 2019 roku i w tym miejscu, w którym stoimy, jest to realizacja dalszego projektu, tego samego projektu. Były burmistrz Ostródy doskonale pamięta starania o dofinansowanie, które miały miejsce kilka lat temu. Urząd Marszałkowski przychylił się do prośby i środki z RPO przyznano. Ten projekt miał taką tajemniczą nazwę, zrównoważony transport miejski, i obejmował on zakup 12 autobusów, z tego 10 autobusów z silnikami o emisji spalin Euro 6, 2 autobusy elektryczne. Zaplanowano w ramach tego projektu również ścieżki rowerowe. Były włodarz i jednocześnie były lekkoatleta szczególnie ma na uwadze starania o aktywność mieszkańców. Już od lat 70. uprawiał biegi długodystansowe i osiągał znaczące sukcesy. Teraz preferuje sporty rowerowe i szuka bezpiecznych form do propagowania tej dyscypliny. Zdecydowanie tak, dlatego że wzmożony ruch na naszych drogach samochodów powoduje to, że rowerzysta troszeczkę stoi na straconej pozycji i dlatego dla bezpieczeństwa, dla poprawy bezpieczeństwa, dla poprawy sprawności budujemy te ścieżki, żeby rowerzyści mogli bezpiecznie jeździć. Ścieżek rowerowych na terenie Ostródy spodziewajmy się więcej, m.in. od dworca PKP przez ulicę Batorego w kierunku Jagiełły. Z końcem czerwca prace mają dobiec końca. Trakty będą gotowe, pogoda wakacyjna, tylko tej pandemii niech już nie będzie.